Położona w zachodniej części miasta dzielnica Katowic o nazwie Załęska Hałda Brynów to w sumie cztery historyczne części stolicy regionu. Dzisiejsza jednostka pomocnicza stworzona została z Załęskiej Hałdy, Brynowa, Starej Ligoty oraz Katowickiej Hałdy. Ogólnie bardzo dobrze. Mieszkam tutaj od 2 lat, sąsiedzi mili, także bardzo fajnie. Spokojnie jest przynajmniej teraz, na obecną chwilę. Bardzo dobrze, tu 55 lat mieszkam. Bardzo miło, spokojnie, bardzo dobrze. Pani, dobrze się mieszka. Ja już tu mieszkam 40 lat. Nie najgorzej. Dojazd do miasta wszędzie jest blisko, jest dobra komunikacja. Dlatego, że szkoła blisko, przedszkole, takie rzeczy bardzo ważne. Dobrze się mieszka. No, mieszkam tutaj 30 lat, nie mogę nic powiedzieć. Dobrze się mieszka, spokojnie. Najwcześniejsze wzmianki dotyczą Starej Ligoty i są datowane na 1360 rok. Przez wiele lat osada była własnością książąt pszczyńskich, a samodzielność uzyskała w XVIII wieku. Wzrost liczby ludności Ligoty był związany z zapoczątkowanym w XIX wieku rozwojem przemysłowym w tym regionie, opartym głównie na przetwarzaniu rud i wydobyciu węgla. Ligota została uroczyście przejęta przez polską administrację 20 czerwca 1922 roku, a 2 lata później została razem z Brynowem przyłączona do Katowic. Osobną historię ma Brynów. Wieś o takiej nazwie została po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w XV wieku. Do 1865 Brynów wchodził w skład gminy Katowice, a następnie tworzył samodzielną gminę wraz z jej kolonią, Katowicką Hałdą. Od 1899 roku w tej części regionu istnieje kopalnia Wujek. Najpóźniejsze wzmianki dotyczą Załęskiej Hałdy i pochodzą z początku XVIII wieku. Na terenie częściowo wykarczowanych lasów załęskich powstała będąca osadą Załęża kolonia rolnicza. W 1924 roku Załęska Hałda wraz z gminą Załęże stała się częścią Katowic. W latach 90. XX wieku część Załęskiej Hałdy, położona na południowej stronie obecnej autostrady A4, została włączona do dzielnicy Załęska Hałda Brynów. Nie słyszałam. Jedynie o co mi chodzi, to po prostu ten staw, żeby został. Bo mówiono, że po prostu jest do likwidacji, a szkoda tego stawu, bo tu i ptaki są, i mniej komarów jest, żaby kumkają wiosną. No, to wszystko. Nie zauważyłam. Od 2 lat nic nie zauważyłam. Jest to bardzo spokojna dzielnica. Nawet młodzi chętnie się tutaj wprowadzają, także jak najbardziej polecam. Typowe dla wszystkich dzielnic. Tu drzewo wyciąć, tu przyciąć. Nic poza tym, nic szczególnego. Raczej ja w każdym bądź razie nie mam problemów. Park blisko, sklepy. Załęska Hałda Brynów charakteryzuje się znacznym udziałem terenów zielonych, głównie w jej zachodniej części, będących pozostałością Lasu Załęskiego. Dzisiejsza dzielnica kojarzona jest przede wszystkim z kopalnią Wujek. Miejsce pracy zapewniają także obiekty usługowe oraz prowadzone inwestycje w nowe technologie. Te czynniki przekładają się na dobre skomunikowanie jednostki. Autostrada A4 stanowi główny element komunikacyjny Katowic w relacji zachód-wschód. Na wysokości dzielnicy znajdują się 2 węzły. Załęska Hałda Brynów jest urozmaicona także pod względem architektonicznym. Z jednej strony można tutaj znaleźć wysokie bloki oraz małe domy, a z drugiej funkcjonujące liczne budynki użyteczności publicznej.